Cześć, tu Matixa, to jest kolejny odcinek z Falender.pl, czyli modyfikacji do Godzilla Noc Króla. W ostatnim odcinku była straszliwa tragedia. Większość mieszkańców portu została wybita, a także przeniosłem się w nieznane mi miejsce za pomocą teleportu. Womitten. Prawdopodobnie muszę tu znaleźć Womitten. Jakieś kamienie. Womitten. Fajnie też, jakby przestało padać, a ja bym użył tego. No niestety nie mogę na razie tego użyć, więc muszę poszukać tych kamieni. Arcyklimatyczny soundtrack w tym miejscu. Jeszcze jakby ten deszcz nie padał, to by było super. Jest pulpit. Dolina Świętych. Gdy onegdaj wkroczył tam Innos, było to miejsce puste i jałowe. Jednak postanowił on stworzyć zwierzęta i rośliny, lasy i łąki. A dla jednego wybrańca stworzył dwie skrzynie, których zawartość mogła mu pomóc. I na strażników skrzyń pobywał trzy mantykory. Strzeż się wody w tej dolinie. Tak? No dobrze. Będę strzegł się wody. Niestety deszcz pada, więc no niestety. Czy to jest ta mantykora? Wczytam grę, bo źle zacząłem tę walkę w ogóle. Kurde, strasznie szybko atakuje. Jeszcze nie walczyłem z czymś takim, więc muszę się nauczyć ruchów tego stworzenia. Najpierw gryzie, a potem się przesuwa. Jedna z trzech mantykor została pokonana. Zebrałem serce. Aha, czyli pewnie na te piedestały będę musiał położyć właśnie serce mantykor. No logiczne. Ale deszcz też trochę dodaje tutaj klimatu, musicie przyznać. O, żeby uważać. Coś słyszę, ale wykrywacz potworów mi nic nie pokazuje. Okej, deszcz przestał padać, bo jest kiewiąta już. Ale no niestety został taki szarobury. Taka szarobura poświata, no ale chwilę jeszcze tak będzie może. Okej, są goblinki. Słyszę kolejną mantykorę. Ale gdzie? Tutaj sobie śpi. A jak się tak spróbuję skradać do niej? Oh.
łatwo poszło. Nie, ta trzecia będzie na dole. Dobrze, że ten deszcz przestał padać, bo widać troszkę więcej. Ale nie, trzecia jest tutaj. Przede mną już. Mam się strzec wody, więc... lepiej może tam nie schodzić na dół. Dostałem. No. Troszkę tutaj błędów popełniłem w czasie tej walki. I bardzo dużo życia straciłem. Jakbym normalnie bez pomocy Innosa, to już bym dawno zginął. Portal, do którego trzeba złożyć te trzy rzeczy, jest tam. Natomiast ja bym sobie sprawdził też, co jest na dole, no. Strzeż się wody, na pewno. Sprawdzę, co mnie spotka, jak już bym tam zszedł na dół. Jakaś miksturka. A tam jest jakieś przejście. A. Widzicie, czyli dobrze jest czytać tabelę. Dobrze jest czytać. Kiedy znikła ta taka ciemna poświata. No i dobrze. Prawda, miejsce jest takie teraz troszkę mniej tajemnicze. I rzeczywiście, mapa dodaje trzy nowe światy. Jeden największy to jest cała ta wyspa Falendor. No i dwa, to czyli ten taki... ta krainka mała. No także... także ta pierwsza, ten pierwszy zamek. Tutaj też jest woda. A tutaj też działa ten efekt? A tu nie. Fajne miejsce takie na łonie natury. Można od tych wszystkich problemów panujących na zewnątrz tutaj się wyciszyć. Tej całej katastrofy, która spotkała ludzi, którym ja pomogłem, no. Którzy byli mi wdzięczni za to, że im pomogłem. No i którzy... ja byłem wdzięczny za to, że ja mogłem im pomóc. Ten soundtrack jest tutaj genialny. Wcześniej trochę narzekałem, ale myślę, że to mi rekompensuje. Co się stanie teraz? Aha, teraz dopiero się otwarły tamte wrota. Skrzynia maga, skrzynia wojownika. Oczywiście, że wojownika. Boska zbroja. Strzał Innosa. Ścień... o nie, ale to jest dwuręczna broń.
trudno. Bardzo duża jest różnica obrażeń, więc już założę tą dwuręczną broń mimo wszystko. Co ciekawe, zbroja, którą A nie, jest lepsza. O kurde, Innos. Wystraszyłeś mnie. Jak się w ogóle walczyło tutaj bronią dwuręczną? Ja mam słabą umiejętność walki tą bronią, niestety. No. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Du hast meine Prüfung gemeistert und somit als würdig erwiesen. Nun ist es an der Zeit für dich, deinem Schicksal zu folgen. Alamur wird dir den rechten Weg weisen. Mögest du die Kraft haben, dem Bösen zu widerstehen und ihn nicht erneut zu verfallen. Meine kurze Zeit auf dieser Erde ist vorbei. Wir werden uns wiedersehen. Czas skorzystać z tego portalu. A mi się będzie źle walczyło tą bronią, to najwyżej wrócę do smoczego zęba. Ich habe diesen Teleportstein gefunden. Tatsächlich. Das ist ja großartig. Hast du ihn bereits verwendet? Ja. Hervorragend. Berichte mir von deinen Erkenntnissen. Nie mam teraz czasu, no ale dobra. Ihr könntet recht gehabt haben. Ich bin in einem Tal gelandet, an dem außer ein paar Viecher und verfallene Bauten nichts zu finden war. Das ist interessant. Das ist hochinteressant. Wir werden uns der Sache annehmen, sobald wir unsere Nachforschungen hier abgeschlossen haben. Du hast unserem Orden große Ehre erwiesen. Innos wird an deinen Taten sicher Wohlgefallen finden. Fajna jest ta zbroja, tylko wydaje mi się, że mniej dopracowana niż te, które miałem wcześniej, ale też jest wspaniała, no. Bardzo doceniam. Hej! Pracę twórców tej modyfikacji. Co mam teraz robić? Zaraportowałem Markonowi o moich obserwacjach w Dolinie Świętych. Innos czeka już na mnie w Dolinie. Powinienem znaleźć Alamura i z nim porozmawiać, ponieważ wydaje mi się, że pomyliłem się co do Antonosa. Tylko, że do... Jak mam się dostać tam w ogóle? Tak jak ostatnio? Okej, na tych krwiopijcach pokwiczę sobie. Ja je zabijałem już w tym rozdziale. Wolniej się o wiele atakuje. Zawsze jak grałem, to grałem broń jednoręczną ostatnio.
Niedługo uda mi się level wybić, więc będę mógł poprawić swoje umiejętności walką. Umiejętności walki. Może tu są jakieś stworzenia? Tak. Ale może ścierwojady to sobie załatwię z kurszy. O nie. To ja teraz sobie pójdę do miasta jeszcze. A potem już... Potem już ruszamy z fabułą. Prawdopodobno... Jak od kilku odcinków już to zmierza wszystko do końca. Nie ma już misji pobocznych w ogóle. Tylko misja... główna. Ale chyba muszę podtrzymać tą opinię, że jest to najlepsza modyfikacja, w jaką kiedykolwiek grałem. Już myślałem, że się skończy. Tak kilka odcinków temu. Tak się wtedy to ciągnęło wszystko. Ale teraz okazuje się, że tu jest jeszcze drugie dno. No i teraz to jest fascynujące, to przeniesienie do tej Doliny Świętych. Tam wspaniale było. Bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że wam też. Taka odskocznia, tam był wspaniały soundtrack też był. So kann das nicht weitergehen. Einige Probleme. Marius? Aha, no, Marius dalej tam stoi, mimo tego, że się rozdział zmienił. Może się uzdrowię. Nie ma go tu? To kto mnie nauczy walki bronią dwuręczną? Tak myślisz? War genauso wie du sagst. Halt! Du glaubst du wirklich? Ich hab so einiges gehört. Irgendwann muss das ja sein. A no tak, pewnie on jest teraz. Wiecie się. Tam. No, tam obok portu. No to już trudno. Tam te 5%. 5% szans więcej na obrażenia krytyczne, no to już sobie odpuścimy. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Swoją drogą, jak na tak krótką modyfikację, znaczy krótką, no. Krótszą niż Gothic 2 Noc Kruka. Dużo razy przyszło mi zbroje zmieniać. Ja bardzo lubię takie momenty. Jak mogę powiedzieć, że jestem lepszy. Mam coś lepszego niż wcześniej i... No i po prostu iść w dobrą stronę. Rozwijać się. Gothic mi dał taką możliwość. Co tam, Marius, u ciebie? Wiesz w ogóle, co się w porcie stało? Jaka tragedia? Ich hoffe, dir ist klar, was du angerichtet hast. Dass du dir derart göttlichen Beistand holtest, wird nicht ohne Folgen bleiben. Das habe ich bereits erfahren müssen. Meine Mannschaft wurde nahezu vollständig von Kreaturen Belias getötet. Ihr Verlust schmerzt mich sehr. Mögen ihre Seelen Frieden in Innos Reich finden. Dennoch können wir froh sein, wenn dies die einzige Folge des Machtausgleichs Adanos sein wird, was ich zu bezweifeln wage. Ich verstehe das nicht. Wie kann es sein, dass eine Tat im Namen des Guten solch schreckliche Folgen haben wird? Es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes, junger Freund. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun, Folgen haben wird. Gut und Böse sind bloß leere Worte, ohne jegliche Bedeutung. Du musst verstehen, dass der Kampf zwischen Innos und Belial für immer fortwähren wird. Wird das Machtverhältnis dieser Welt von einem Menschen beeinflusst, wird Adanos versuchen, es wieder in Ausgleich zu bringen. Das kann für uns nicht immer nachvollziehbare Folgen haben und sogar unseren Glauben möglicherweise erschüttern. Doch mach dir keine Vorwürfe. Die Zeit deiner Freunde war gekommen und ihr Tod war ganz bestimmt nicht umsonst. Wie soll es jetzt weitergehen? Das Mächtegleichgewicht der Götter scheint nun endgültig aus den Fugen geraten zu sein und dein Handeln wird sicher weitere noch nicht vorhersehbare Folgen haben. Ich werde mich mit meinen Glaubensbrüdern beraten.
Du bist dir nun selbst überlassen. Ich kann dir nicht mehr weiterhelfen. Tu, was du für richtig erachtest. Doch bleib dir selbst treu. Denk an meine Worte und bleib auf dem rechten Pfad, egal was auch immer geschehen mag. Möge das Schicksal dir auch weiterhin wohlgesonnen sein. Dobra, muszę teraz uważać. Przecież tutaj były kolce. Ale nie ma teraz. Mam nadzieję, że już teraz mnie nic złego tu nie spotka. No i chyba nie spotka. Okej, hop. O nie. Prawie bym się zabił. Tam się strasznie wtapia w otoczenie to, kurde, to przejście podziemne. Aż przejście podwodne. Mogę tutaj sobie zapisać jakby co. Hey. Ich habe mit Innos gesprochen. Gut, dann wirst du meinen Worten nun sicherlich Glauben schenken. Ja, das werde ich. Ich wage es nicht, die Worte eines Gottes in Frage zu stellen. Es wäre töricht, dies zu tun. Also, höre mir genau zu. Einst war ich ein Freund von Antonos und gehörte wie er dem Magierorden von Falendor an. Als unser gemeinsamer Meister starb und er in seine Fußstapfen trat, wandelte er sich plötzlich. Er wurde von Tag zu Tag machthungriger und besessen nach Kontrolle und Einfluss. Ich wandte mich vom Orden ab und widmete mich der Natur und ihrer magischen Fähigkeiten. Eines Tages gelang es Antonos, das Amulett des Grafen zu verfluchen, seinen Handlanger als neuen Berater einzusetzen und den Richter sowie die Hafenwache zu kaufen. Nun hatte er die Kontrolle über die Stadt, die Justiz, den Hafen, und die Sympathie der dem Grafen nicht wohlgesonnenen Bürger dieser Insel. Es war Adanos selbst, der dafür sorgte, dass sein Bruder Innos mir die Kraft verlieh, den Handlanger Antonos zu vertreiben und seinen Einfluss auf den Grafen zu mindern. So schaffte ich es, dass der Graf nicht vollständig der dunklen Macht erlag. Antonos fürchtet meine Macht. Eine offene Konfrontation mit mir würde nichts bringen, außer dass sich die anderen Magier gegen ihn stellen und ihn verbannen würden. Dass du hier ankamst, war für ihn ein Zeichen. Und er betrachtete dich als Geschenk Belias. Du warst nichts weiter als ein Werkzeug für seine diabolischen Schandtaten und hast seinen Ansprüchen mehr als genügt. Doch er hat sicher nie damit gerechnet, dass aus seinen Machenschaften eine Angelegenheit der Götter wird. Ich verstehe nicht ganz. Wie ich bereits sagte, ließ Adanos es zu, dass Innos mir die Macht im Kampf gegen Antonos als Diener Belias gibt. Das weiß Antonos nicht. Er glaubt, dass ihn dank Belia niemand aufhalten kann und wird. Dass du ihm bei seinem Plan derart geholfen hast, bestärkt ihn noch weiter in der Annahme. Das Machtverhältnis der Götter auf dieser Insel ist nun derart aus dem Gleichgewicht geraten, dass nun die Zeit gekommen ist, es mit der Hilfe Innos und Adanos wiederherzustellen. Es liegt an uns, dem Treiben Antonos ein Ende zu bereiten und den Machtausgleich wiederherzustellen. Was können wir tun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen Antonos töten. Klingt einleuchtend, aber wie? Ich hätte nie gedacht, dass es mal dazu kommen wird. Wozu kommen wird? Belia hat Antonos bereits zu viel Macht verliehen. Es wäre für dich unmöglich, ihn mit irdischen Waffen zu besiegen. Doch kannst du seinen Avatar töten. Seinen Avatar? Ein Drache. Ein Wesen von uralter Macht. Mächtig genug, um eine ganze Stadt mit einem einzigen Atemzug zu vernichten. Sicherlich kein leichtes Unterfangen. Doch ein offener Kampf mit Antonos wäre für dich aussichtslos. Das Herz und das Schicksal Antonos sind an diesen Drachen gebunden.
Tötest du ihn, tötest du Antonos. Ich weiß, du hast bereits viel für diese Insel und die Menschen hier getan, doch bitte ich dich, dem Guten noch einmal zu helfen. Finde und töte den Drachen. Ich werde mich um Antonos kümmern und gegen ihn kämpfen. Also gut, ich werde euch helfen. Doch wo finde ich den Drachen? Es gibt eine alte Höhle unterhalb der Festung. Dort solltest du fündig werden. Doch trete ihm erst gegenüber, wenn du dich stark genug dafür fühlst. Sobald du gegen den Drachen kämpfst, werde ich Antonos gegenübertreten und ihn ablenken. Und sobald der Drache tot ist, stirbt auch Antonos. Pass auf dich auf, mein Sohn. Die Menschen von Falindor stehen auf ewig in deiner tiefsten Schuld. Rozdział 5. Serce Smoka. Chwila, teraz ja nie mam te runy teleportacyjnej do miasta, nie wiem czemu, więc jak ja mam się stąd wydostać? Tu jest pusto. Kurde. Nie wiem czemu ja nie mam tej runy. No nie wiem, no... Namyślę się jeszcze, no i... Ale w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do następnego. Cześć.